Architektura programu Hogard Ewidencik. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji akcyzowych już wkrótce będą musiały ją prowadzić obowiązkowo w formie elektronicznej. Aktualnie prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej jest dobrowolne. Program Hogard Ewidencik pozwala na prowadzenie elektronicznej ewidencji zgodnie z ustanowionym w tym zakresie prawem. Dokładny zakres wspieranych przez program ewidencji został przedstawiony w pierwszym filmie szkoleniowym dotyczącym tego programu. Aplikacja Hogart Ewidencik posiada własną plikową bazę danych. W celu ułatwienia omawiania architektury programu, wszelkie gromadzone dane ewidencji, dokumentacji protokołów, Będziemy nazywać dokumentami. Dokumenty mogą być wprowadzone ręcznie poprzez wypełnienie dedykowanych dla danego dokumentu siatek danych. Istnieje także możliwość importowania dokumentów z plików Excel wypełnionych według dostarczonego przez firmę Hogart szablonu. W celu ułatwienia pracy nad dokumentami w aplikacji Hogart Ewidencik. Podzielono proces przetwarzania dokumentów na trzy etapy: robocze, bieżące i archiwum. Po ręcznym wpisaniu danych lub zaimportowaniu dokumentu, znajduje się on w bazie robocze. W tej bazie możemy dowolnie edytować, zmieniać, a nawet wykasowywać dokument. Na tym etapie jeszcze nie działają mechanizmy narzucone przez przepisy prawa. Po zaakceptowaniu dokumentu Trafia on z bazy robocze do bazy bieżące. Od tego momentu dalsze przetwarzanie dokumentu jest objęte restrykcjami prawa. Wpis zostaje uzupełniony o serię identyfikujących go jednoznacznie numeratorów oraz zostanie oznaczony datą, czasem wykonania zapisu oraz identyfikatorem osoby dokonującej wpisu. Tak wprowadzonego dokumentu nie możemy już wykasować, a wszelkie zmiany można wprowadzić jedynie poprzez korekty, które będą odnotowane w bazie danych. Wpisy w bazie bieżące mogą być grupowane względem daty w okresach dziennym, miesięcznym, kwartalnym lub rocznym z możliwością zapisu bilansów otwarcia i zamknięcia tych okresów. W czasie zamykania okresu dokumenty są przenoszone z bazy bieżące. Do bazy archiwum. Dalsze przetwarzanie tych dokumentów przebiega zgodnie z przepisami prawa. Nie możemy tych dokumentów usuwać ani zmieniać, a wprowadzone korekty zapisywane są w bazie danych wraz z informacją o dacie i autorze zmian. Program umożliwia wygenerowanie i wydruk w porządku chronologicznym wpisów do dokumentacji oraz zestawień danych. Podsumowując, program Hogart Ewidencik kompleksowo zarządza wybranymi ewidencjami wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy objętych obowiązkiem ewidencji elektronicznej. Pozwala na łatwe ich gromadzenie zgodnie z przepisami prawa. Zaletą programu jest prosta obsługa i czytelność etapów przetwarzania dokumentów.